Witam Was serdecznie, kochane dziewczynki i kochani chłopcy. Dzisiaj postanowiłam zrobić dla Was outfit, bo właśnie wróciłam z zajęć i w ten brzydki, okropny, pochmurny i jakiś dżdżysty dzień stwierdziłam, że trochę mi się od życia należy i zrobię dla Was filmik. Więc co mam na twarzy? Jak widzicie, mam dzisiaj troszkę inne usta. Znaczy pewnie już ich nie widać, ale miałam. Za sprawą błyszczyka Vinyl Gloss z Rimmela w kolorze Fashion Icon 270. Make-up standardowy, z tym, że po prostu nie zdążyłam ci ani zrobić kreski, ani cienia. Znaczy chciałam, ale wiecie, niestety się nie udało podkładu, więc zastosowałam tylko bronzer, korektor, zrobiłam brwi, pomalowałam rzęsy i nara, bo zaspałam, słuchajcie, do szkoły, znaczy zaspałam. No nie zaspałam, ale musiałam się bardzo, bardzo streszczać, bo miałam 15 minut na zrobienie się, umycie, zjedzenie śniadania, ubranie i tak dalej. Także wiecie, to troszkę mało nawet jak na mnie. I co mam na... Aha, co mam na paznokciach? Na paznokciach mam Miss Sporty, kolorek 415. Jeżeli chodzi o biżuterię, to standardowo Calvin, z pierścionek z Apartu, tutaj jakaś taka wisząca, dędająca bransoletka, nie pamiętam skąd, i kolczyczki z H&M-u. Jeśli chodzi o fryzurę, to po prostu nie zdążyłam umyć włosów, stąd ten mój koczek szynią, a koczek szynią to jest po prostu typowy koczek baletnicy. Co jeżeli chodzi o moje ciuszki? Włączyłam światełko, żebyście cokolwiek widzieli, słuchajcie. Mam dzisiaj na sobie taką sukienkę w kwiatki z takim asymetrycznym dekoltem z Reserve. Do tego był paseczek, wiecie, że ja lubię być tutaj, mieć podkreślony w pasie, stąd ten paseczek dodałam, i zwykły czarny sweterek. Nie wiem, z Kubusa, nie wiem, stary jest, także nie pamiętam. Do tego mam zwykłe czarne rajtki i wysokie buty, znaczy wysokie, no wysokie buty ze Stradivariusa. Tak się prezentuję. Do tego oczywiście szaliczek. Dzisiaj, słuchajcie, miałam czarny płaszcz. Usiądę sobie. Miałam dzisiaj czarny płaszcz, więc musiałam jakiś, że tak powiem, wybijający się szalik założyć, żeby mnie po prostu nie chodziła cała na czarno, bo zaraz zobaczycie, że płaszcz jest czarny. I torebka też była czarna, także wiecie. Płaszczyk dostałam od mamusi, która stwierdziła, że należy mi się nowy płaszcz, bo w zeszłym roku żadnego nie dostałam i właśnie jak robiłam dla Was outfit na shopping, to właśnie w ten dzień mama mi kupiła ten płaszcz. O, pięknie, elegancko. Jest to płaszcz z Zary. Tak oto wyglądałam. A dzisiaj jeszcze miałam torebkę. O, czekajcie. Zwykła czarna torebka z Promodu, nic takiego, ale po prostu potrzebowałam się dużej torebki. Mam nadzieję, że widzieliście. Jeszcze chcę Wam ten płaszczek pokazać z bliska. Tutaj ma takie guziczki, ma po prostu stojące ramionka, uważam, że jest super. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za subskrypcje, po prostu kocham Was wszystkich, normalnie jestem taką bigamistką, że koniec świata. Słuchajcie, mam już Was 1044, także jest to dla mnie w ogóle fenomen, że tyle Was mam. Oczywiście bardzo się cieszę, bardzo Wam serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że zauważyliście, że ostatnio bardzo często robię filmiki, praktycznie codziennie, no ale niestety teraz nadchodzi weekend. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie mam same koła na uczenie, także wreszcie muszę się zabrać do roboty, więc już nie będę dla Was codziennie kręcić, a poza tym kończy mi się internet, bo słuchajcie, ja mam internet, nie mam internetu stacjonarnego, tylko mam internet na kartę, się odwinąć nie mogę. Ach, już mi lepiej. Mam internet na kartę i mam tylko do wykorzystania 4 giga miesięcznie, także w ramach internetu, słuchajcie, mogę zrobić 5-6 filmików, a za resztę muszę dopłacać, także no, bardzo mi przykro. Aczkolwiek w weekend na pewno zrobię jakieś filmiki i wrzucę je Wam w przyszłym tygodniu, także piszcie do mnie, kciuki w górę, kciuków w dół, nie, bo mi będzie smutno. No, także buziaczki i pa, pa.